Dzień dobry moi mili, kolejny dzionek, kolejna jazda. Dzisiaj mamy piątek, prawie równo tydzień od ostatniej jazdy. Na chwilę obecną znajdujemy się ulica Chopina. Jedziemy sobie w stronę Vivo. Przejedziemy sobie na ulicę. Nie przejedziemy. Tutaj jest Pojackiego. W stronę Vivo. Jeszcze nie wiem, gdzie pojadę. Na chwilę obecną pomyślałem o Błoniach. I pojedziemy sobie tak. Pojedziemy sobie na te Błonie zobaczyć. Błonie. Tu mnie nie widzi, tu mnie widzi. Dobra. Jedziemy na światełkach. Tutaj jest ścieżka. To sobie zjedziemy. Oczywiście. Oczywista oczywistość, że nie wszyscy mają oczy. I już jesteśmy na Błoniach. Cyk. W prawo, w lewo. Tutaj odcinek taki trochę kiepskawy. No i tyle. Zobaczmy jeszcze, która godzina. Jest za 5, za 10, 6. Dobra, może jeszcze chwilę będzie to jasno. Bo potem jak się zrobi ciemno, to już wiecie, że mało widać i nie ma co oglądać. Teren monitorowany. Pojedziemy sobie może tędy, a potem skręcimy w stronę oczyszczalni i tam działkową w stronę elektrowni. O, dzisiaj pochwalę się wam, że mam nową lampeczkę tam na dole. Nie wiem, czy ją widać, taka wielka. Bo myślałem, że wyjadę trochę później i będzie ją można przetestować pod kątem świecenia w ciemności. Ale zobaczymy, ile zejdzie. Słońce dopiero co się schowało za horyzont. Biegają sobie koledzy. Bardzo miło, fajna temperaturka. Nie za zimno, nie za gorąco. Na hulajnodze troszeczkę czuć, ale to. Myślę, że jakoś przeżyję bez kataru. Kominiarkę sobie ubrałem pod kask, co by lepiej troszeczkę znieść tą prędkość. Zapomniałem tylko o okularów. Czasami bez okularów jest kiepsko, kiedy ci mucha wpadnie do oka. Wtedy jest lekki ból. No i tutaj mamy ten zakręt na oczyszczalnię ścieków. Tutaj powoli na zakręcie, bo troszeczkę szutru. Można zostawić przednie koło w zakręcie, a samemu pojechać prosto. Bateria na 3/4. Jadą tutaj nogi. Przejeżdżamy pod obwodnicą.
kroczymy sobie w stronę ulicy, końca ulicy Działkowej. Prawej podjazd do ulicy Wałowej. Bo tutaj mamy taki mały parking i główne wejście na ogródki działkowe. Tutaj ominiemy tą kałużę. Nie lubię hulajnogi czyścić, bo to wymaga sporego poświęcenia rozbieraniu części. Wszystko trzeba robić pędzelkiem, bo jednak Kärcher jakby tak polał wszystko, to jest sama elektronika, kabelki, jakby gdzieś tam się woda dostała, to potem naprawa tego to są straszne koszty. Na chwilę obecną jadę tych Life MX9. I tu pociśniemy pod górkę. A potem przebijemy się w lewo między blokami. O, tutaj w lewo. Hop. Hop. No mogę skręcić tutaj w lewo. O, tu mogę. Dobra. Tu się jakoś przebijemy. Oj. Na takim piaseczku jak tutaj to trzeba uważać z gazem. Szczególnie kiedy się ma zapięte oba koła. Znaczy oba koła pracują to. To przednie koło się momentalnie uślizguje. Czy tam jest przejście? Czy ja się muszę tu... Tu puścimy te samochody. No, chwileczkę jeszcze. Tam widzę, jest rozjeżdżone. Może wyjedziemy przy skateparku. Bo tu się da tak przejechać. O, ten. Hop, i już. I tutaj, o, i tu jest taka dziupla. Nie pamiętam, w którym miejscu, chyba tutaj. I taki ostro w dół. Można tu zjechać na dół. I wyjechać na tym, na skateparku. O. Tu, żeby tylko przez kierownicę sobie nie przeskoczyć. Dobra. I tu w prawo. I już jesteśmy. Park zimnej wody. Tutaj widzę, poukładali te betonowe takie przepusty. One są już równo. No i proszę bardzo, jesteśmy na pump tracku, torze rolkarskim. Już pomalowany cały piasek, zdjęty, liście leżą. Tak to wygląda. Ciekawe, kiedy to będzie uruchomione. W jakim terminie. Może jeszcze zdążą
przed śniegiem. Szkoda, żeby to przykrył śnieg tak na chwilę obecną. Tam mamy skatepark pełno młodzieży. A my sobie zobaczymy, co jest na lewo. Bo tutaj ma być wjazd na ścieżkę rowerową. Proszę bardzo, krawężniki są, ścieżka. Ścieżka też prawie gotowa. Ostatnio jak tu byłem, to tylko piach. A teraz o, jest żwirek. Wszystko jest ładnie wyrównane, wygładzone. Wylać asfalcik i gitara. Ciekawe, jak tam na końcu zrobili. Tam był podjazd w stronę Orlenu po takich płytach. Jak oni to rozwiązali? Zaraz zobaczymy. O tak to wygląda. Czyli na razie kończy się tylko piaskiem. O, tutaj sobie nawieźli żwirku i pewnie wożą kopareczką. A my tym pięknym trafem znaleźliśmy się na ulicy Staszica. Obok McDonalda, Lidla i Orlenu. To co, pojedziemy w stronę ulicy Energetyków. Tutaj troszeczkę się cofniemy. O, i już jesteśmy. A potem proponuję pojechać w stronę Huty. W stronę Huty. Tutaj uważamy, żeby nic nam nie wyjechało. Nic nam nie skręcało, dobra. I dalej prosto. Tutaj w lewo. Musimy zrobić takie wielkie kółko, przejazd jest tylko z drugiej strony. Dziękuję bardzo panu. I tutaj co? Tutaj mamy przejście. Powinniśmy przejść, a nie przejeżdżać. Dobra, jedziemy sobie tam na dół. O, tu sobie zjedziemy tunelem. Ale ta hulajnoga ma dużą stopkę. Znowu się uderzyłem. Jak się schodzi, trzeba pamiętać, żeby schodzić na prawo, a nie na lewo, bo tak można kostkę sobie ubić potężnie. Właśnie to zrobiłem. Jakoś przeżyję. Tragedii nie ma, ale chwilę boli. I jesteśmy obok zakładu Superior Industries, czyli aluminium, felgi i inne części. Dokładnie to nie wiem, co tutaj robią, oprócz tego, że koła do samochodów chyba wszystkich marek. Popatrzcie, ile kół tu leży, ile felg. Potężny zakład. Bardzo dużo ludzi tutaj pracuje ze stalowej okolicy i z zagranicy, z tego co wiem. O, jadę złą ścieżką. Proszę, tą stroną. Ale ta hulajnoga super amortyzuje. Naprawdę jestem mega zadowolony z tego nabytku. Co my możemy zrobić? Tutaj w lewo na budynek Huty. Nie, pojedziemy prosto. Szkoda, że słońce zachodzi. Wcześniej nie miałem czasu wyjechać.
niestety, to bym się puścił gdzieś dalej, w jakiś zakątek. Bardzo chciałbym pojechać na Chwałowicę, do jakiegoś rezerwatu tutaj okolicznego, Lasy Janowskie, albo na do rezerwatu Orzecha Wodnego. Tam jest strasznie ciągnie, żeby to zobaczyć. No ale nie ma czasu, bo wróciłbym w nocy. Niech sobie jedzie. Puszcza mnie. Fajny samochodzik tu stoi. O, mega. Widzicie? A pokażę wam tą bryczkę. Super. Nigdy go wcześniej nie widziałem. A jeszcze jest na tablicach Resty. Widzicie? Mega. Piękny. Dobra. Jak już tu skręciłem, to jedziemy tędy. Jechaliśmy na teren huty. Byłej huty, teraz to są zakłady. Każdy się oddzielił. Wszystkie ulice Kwiatkowskiego. Chyba nawet jeden. Tu jest ścieżka, jest, dobra. Przejedziemy na drugą stronę. Tam nic nie jedzie. Safety in motion. ITT. Tak wygląda huta przed nami. Na samym końcu widać bramę, tą przy ambulatorium. Wyjedziemy nią zaraz. Jesteśmy co koło Cerka Medu, znana firma, całą Polskę. Dobra, co my możemy tu przejechać? Tu jest taki fajny tunel. Chcę wam pokazać, a pokażę wam. Ojej, no jak pachnie, masakra. Domyślacie się czym? Mam wrażenie, że ktoś tnie metal obok. No, albo spawa. Centymetr ode mnie. Taki zapach jest tutaj. Bo na pewno go nie czujecie. Tutaj czasami w lecie jest okazja zobaczyć, jak się leje. Odlewy tu lecą. Bo są... O, tu jest otwarta właśnie. Oj, oj. Są otwarte niektóre drzwi czasami. Zastanawiacie się, skąd te zapaszki i skąd ten huk i to wszystko, to właśnie stąd. O, tam macie otwarte, tam jest gdzieś piec. Macie? Ja zaraz zobaczę, czy go widać. Czy go widać? Nie, tu zasłania budynek. Czasami w lecie im jest gorąco tutaj w tym budynku. Więc sobie go otwierają sobie na maksa. Jak się przejeżdża tędy wieczorem albo w nocy, to bije się takie mocne światło. Czerwono-żółte. Czy nawet białe. Proszę bardzo. Tutaj tak huczy. Dobra, tutaj byliśmy. Sobie pojedźmy z powrotem tam, gdzie mieliśmy pod tą bramę. Światełko, cyk, o. A co to, nie działa mi światełko? Proszę Państwa. To ja mam tutaj lampkę zamontowaną, żeby skorzystać na jakimś ciemnym miejscu. Kurczę, co to, krzywa ta droga na maksa. O, tak to wygląda, ta lampka wygląda, jeszcze nie świeci. Tutaj mam akumulatorek zamontowany. Tak, wypięła się. No przecież jak żeby inaczej. Przecież jak żeby inaczej, może ją odwrócę, bo
ciągnie mi za kablet. Mam akumulator taki motocyklowy zamontowany, a lampka wygląda tak. Jedzie jakieś auto, niech sobie jedzie, niech sobie jedzie, a ja wam pokażę, jak to świeci fajnie na chwilę obecną. O, zobaczcie, tutaj macie światełko lampce oryginalne, a tutaj macie światełko z lampki dołożonej. Widzicie? Mega, nie? Dzień. Bardzo fajny, niedrogi zakup, tylko trzeba dodatkowe kilogramy po prostu ze sobą wozić. Ja sobie to teraz na trytytki złapałem na próbę, ale już mam takie dwie rzepy, trzy rzepy przemysłowe, które mi to złapią i będę sobie mógł ściągać, jak planowo będę miał zamiar jeździć tylko w dzień. Bo po co dodatkowe kilogramy, akumulatory i te sprawy, ale w nocy super, do lasu. Będzie okazja jeszcze, może teraz to wjedziemy do lasu i zobaczymy, jaka jest różnica na filmie, na kamerze. Teraz w stronę bramy. Tu wjedziemy sobie na ścieżkę. Hop. O. Tą trasę, tą jedną prostą, wielką, to chyba wszyscy znają, którzy do Huty chodzą. Chodzili, jeździli rowerami, zostawiali rowery przed bramą. Tutaj stoją pociągi, które już są wycofane z użytku. Tutaj czasami w nocy ta hala jest otwarta. Znaczy otwarta, no kratownica jest, ale dużo widać fajnych. Fajne zdjęcia wychodzą. Tak, żeby sobie zobaczyć, jak wygląda praca takiego hutnika. A my jesteśmy przed bramą. Zobaczmy, czy się... Lampka się trzyma. O, jeszcze tutaj. No, tu jest ta. Tu jest ta brama. Była brama. Tu się ładują autobusy. Proszę bardzo, wrócimy się, a tylko dlatego, że chciałem wam pokazać, gdzie jest tuż od miasta. I to nie ten przy ulicy Wolności, tylko ten tak zwany nowy w cudzysłowiu, ponieważ część biur jest przeniesiona właśnie na teren Huty, do budynku w stylu Art Deco byłej dyrekcji. Tutaj po lewej stronie widać, tutaj miał być parking na tym trawniku, ale gdzieś to się nie udało, więc pewnie o 15 tutaj jest masakra albo 14:30. tutaj mamy ten budynek bardzo ładny, możemy sobie tutaj przejechać. Tu jest taki wjazd. O, hop. No, ta lampka daje radę. Proszę bardzo. Dużo miasta w Stolarej Woli. Widzicie? Żeby nie było. Dobra, lecimy sobie dalej. Ulica Kwiatkowskiego, parking. Przed urzędem. Trochę się ściemnia. 20 minut temu chyba słońce zaszło. Chodnik. Tam z drugiej strony ścieżka. Dobra, przejedziemy na drugą stronę. I ulica Orzeszkowej. Tutaj, proszę bardzo. Bardzo ładna ulica. Wąska, nie wygląda jak w środku miasta.
urokliwa. A tym bardziej jak spadnie śnieg. Świeży taki. Bardzo ładnie to wygląda. Z tej czy z tamtej strony. Jedziemy w stronę miasta. Z powrotem wracamy się do centrum. Po prawej nowe osiedle. Orzeszkowe 11,9, nowe dwa bloki. I Żeromskiego. Tu pojedziemy prosto koło MDK-u. Dobra, zobaczymy, czy ja to skręcę w lewo. Zatrzyma się, zatrzymuje się. Dobra, możemy się przełączyć do lasku. I hop. Jesteśmy. O, tutaj nie. Tutaj musimy skręcić. O. To jest lasek, za niedługo będzie zrewitalizowany. To znaczy będzie tutaj, o tu gdzie jadę, to ma być rzeczka, z tego co widziałem na projekcie. Taka mała, nie do pływania, tylko taka ozdobna. I wyjeżdżamy z tyłu Miejskiego Domu Kultury, koło szkoły numer 1. Ulicy Matmurskiego. Przed nami Miejski Dom Kultury i fontanna, którą ja jeszcze pamiętam, że działała do czasu, kiedy zaczęli wrzucać do niej rowery i płyn do kąpania, który spowodował, że wszystko zaczęło się pienić i wyłączyli. Nie wiem, czy to się coś zapało, od tamtego czasu nie było. 1 grudnia będzie tutaj lodowisko, także mieszkańcy czekają, bo zawsze jest mega obłożenie, wszystkim się to podoba bardzo. Labirynt. Pojedziemy na tory. Tu nie ma nikogo, tu nie ma nikogo. Metalowiec. Czy ja tu wjadę? Wjadę. Czasami te krawężniki są takie wysokie, że nie da się normalnie podrzucić koła. Przejazd kolejowy. Ten za dworcem PKS-u. Już nie ma kładki. Dla tych, co dawno nie byli w Stalowej. Dobra. Pojedziemy sobie za halą targową. Tutaj sobie pozwoliłem, bo widać było, że nie ma nikogo. Ogrodzenie, więc raczej żaden pies mi nie skoczy. A my jedziemy w stronę Rozwadowa. Wzdłuż garaży i torów kolejowych. W stronę nowo budowanej zachodniej obwodnicy miasta. Czyli tylko kawałka drogi na tej stronie.
już jesteśmy. Tutaj się wszystko dzieje. Ciekawe, czy ja się tu przebiję. O, panowie sobie robią. Dziura do całego. Tu nie będziemy przechodzić, pojedziemy sobie tą. Zobaczymy, czy tu się da gdzieś przestyknąć. Nie da się chyba? Da się. Nie da się. Dobra, musimy się wrócić, widzicie? Widzicie, zrobimy. A tam chłopaki wiążą uzbrojenie. Nie ma, to tamto. Tu robota chyba idzie całą noc. Dobra, wrócimy się. Tu gdzieś jest jakieś przejście? Nie pamiętam. Koło Aldika chyba jest, byłego. Teraz chyba zakład, jakiś sklep budowlany. O, tu jest jakieś przejście. Tu jest przejście i tu. Może mi się uda tu wjechać. Dobra, przejechaliśmy. Krawędzik wysoki, ale powinien zjechać. O, nie zjechał niestety. Dobra, zobaczymy sobie tam, czy jest przejazd. Czy jest brama otwarta? Tam koło weterynarza chyba. Jest. Już nie pamiętałem nawet. Wyłączymy lampiona. No tu mamy rozkopaną u Kulickiego, więc przebijemy się. O, takie wielkie kółko zrobiliśmy. Takie wielkie kółko zrobiliśmy. To może osiedlamy kawałek. Koniec strefy ruchu, przydałoby się wjechać na chodnik. Tutaj z drugiej strony ścieżka. Dobra, i tu na górę. Dobra, wyjedziemy z Poręb. Z Młodynia na Poręby. Tu jest przejście, czy on mnie widzi? Widział, ale zdążył. Jana Pawła 58, po prawej 48. Pojedziemy szkoła numer 12. Przed nami szkoła PSP numer 12, Orlik. Bardzo. No i tak, wyjechaliśmy, było w miarę widno. A już się zrobiło mega ciemno.
to co, pojedziemy Poniatowskiego kawałek, tam między osiedlami. Zobaczymy, co się jeszcze wykluje. Po samym mieście to mega brakuje pomysłów na objazd. Jedziemy na parafię. I wyjechaliśmy. I już jesteśmy na Kena. Przejdziemy na drugą stronę. I w lewo. Na Poniatowskiego. Pojedziemy w prawo. O, gładka ścieżka. Jezu, przepraszam, ale ja nie jestem Jezus. Ale okej, wybaczamy. Jesteśmy na ulicy Poniatowskiego przy Lidlu, z chyba jedynym parkingiem przysklepowym z opłatą. I dalej. Dalej Poniatowskiego. Co tu gadać? Co tu gadać? Trzeba uważać. No i na Świński Ryj wjechaliśmy. Świński Ryj kiedyś tłumaczyłem i tłumaczę dalej, że to jest to, że to skrzyżowanie, na którym teraz jestem, ten dziwny zakręt z lotu ptaka. Nie wiem, jak lot ptaka kiedyś był. Wygląda jak łeb świni. Dosłownie. Ale jak wtedy to oceniono? Nie wiem, ktoś leciał samolotem, zrobił zdjęcie i tak mu się spodobało. Przecież wtedy tak ludzie nie latali. Nie robili zdjęć. A to już od dawien dawna jest ta nazwa. Ktoś sobie musiał to na mapie rozrysować i tak mu się to skojarzyło. Dojeżdżamy do ronda z ulicą. O, karetka jedzie. Z ulicą tutaj mamy Czernieckiego. Przejedziemy na drugą stronę, w stronę Mickiewicza. To coś jedzie. Karetka jedzie. To dlatego, że zbliżamy się do szpitala.
ulica Czarnieckiego i przeszła nam w ulicę, przepraszam, nie przeszła nam, to jest ulica Żwirki i Wigury, do skrzyżowania z tutaj z Jeny Wyszyńskiego, a potem już jest Mickiewicza. Po prawej hotel Hutnik. A my pojedziemy w prawo. Jeszcze tutaj koło Hutnika wam pokażę, jak to wygląda. Ciemno, jasno. O. Tak. Przed nami ulica Narutowicza. Czekamy, samochód jedzie. Tam karetka, tak. A tu proszę bardzo, piękna ulica Narutowicza. Najładniejszy chyba jej odcinek. Też cała jest ładna. Nie ma co. Wyremontowane te bloczki, ładne chodniki. Drzewka wiosną to wyglądają kozacko. Wszystko kwitnie. Prawy park 24 był. Mimoza. Pojedziemy prosto w stronę parku wodnego i miejskiego tym samym. I najpiękniejszy moim zdaniem budynek Stalowej Woli przed nami. Narutowicza 9. Dobra, jedziemy prosto. Prosto Narutowicza. Ulica Wolności przed nami. To skrzyżowanie będzie zmienione niebawem. Nie wiem, które dokładnie. O te, co teraz przejechałem, czy tamto wcześniejsze, czy oba. No zobaczymy. Mają przejść bardzo głębokie zmiany tutaj. Czy to skrzyżowanie? Nie wiem. No i jesteśmy na parku wodnym. Pełno spacerowiczów z pieskami. No, światełko daje radę, naprawdę. Nie wali tak punktowo, jak te szperacze oryginalne, tylko sypie na boki, do przodu, we wszystkie strony równo. Może nie jest takie ostre na samym przodzie, ale na pewno w lesie będzie fajnie. Chyba będę widział po bokach, co się dzieje. Jakaś gałąź będzie leżeć, wystawać jakiś badyl. Będę go w stanie ominąć, a jak mam te szperacze z przodu, takie punkciki, to w ostatnim momencie, zobacz, jestem w stanie w ogóle coś wychwycić. O, zamknięta popiełuszki. Wiesz co? Czy ja tu mogę jakoś przejechać na drugą stronę? Nie wiem. Jest taki krawężnik. Tutaj
Jeszcze mogę wam tylko zobaczyć, czy coś się dzieje na stadionie. Wczoraj był jakiś trening, o mecz, oba boiska się świeciły. Zobaczymy dzisiaj, przejdziemy na drugą stronę. 1 sierpnia 3 i pojedziemy tędy. Pierwszego sierpnia 1, 2. Popatrzcie, parzyste i nieparzyste po prawej stronie. A nie, tu jest 4. A tu jest co? A tu jest 6. Czyli co? Pierwszy jest nieparzysty, a potem już lecą parzyste, a po drugiej stronie lecą nieparzyste. Ciekawostka. I tu jesteśmy na stadionie. Tyk. A, zjedziemy, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Samochody jakieś są? Może jest trening? A, nie zaszkodzi. Może mnie nie wygonią. Tu się przebijemy. Co? Coś tu się odbywa. Jakiś meczek. A trening chyba młodzieży. Nic tu po nas. Nie mam drona, więc będzie tylko z ziemi. Innym razem porobimy zdjęcia, jak będzie się więcej działo. No i co, moi mili, skończymy sobie ten film tutaj, koło stadionu. Bardzo mi było miło, że się ze mną przyjechaliście. A najbardziej tym, którzy wytrzymali do końca tego filmu. Bo jakby nie było, to zapewne dla ludzi, którzy spoza stalowej, no to nie wiem, czy coś tutaj ciekawego, a dla tych, co są z miasta, albo przynajmniej byli dawno temu, to sobie mogą coś przypomnieć. Także do zobaczenia, do następnego. Hej!